Rozdział trzeci. Dziwnego uczucia doznał Hulatyński, gdy po trzech tygodniach, które przeleżał nieprzytomny, w silnej gorączce, w mieszkaniu Tomasza, nareszcie przyszedł do siebie. Izdebka, w której go umieszczono, jakkolwiek wybielona i porządnie utrzymana, była mała, niska, ściany miała pogięte od starości, a jedno jedyne okienko z małymi szybkami, które wychodziło na rzekę młynówkę płynącą poza domem, zasłonione jakimś kawałkiem zielonego perkalu, nadawało jej kolor zielonawy, brudny. Hulatyński nigdy w życiu nie znajdował się w takim nędznym pomieszczeniu. Przyzwyczajony do wspaniałych pokojów, dywanów, aksamitnych mebli, do zbytku i elegancji. Ze wstrętem przyglądał się nagim ścianom i ubóstwu, które wyglądało tu z każdego kąta. Nie mógł sobie zdać sprawy, gdzie się znajduje. Nic bowiem nie pamiętał, co się z nim stało od czasu, gdy po niefortunnym strzale upadł na ziemię w lesie bielańskim. Jak na nieszczęście, właśnie nie było nikogo w domu, co by go objaśnił tomasz jak zwykle wyjechał rano na miasto a żona jego poszła na strych wieszać bieliznę nikt się więc nie pokazał choć parę razy wołał ta cisza i pustka przerażały go ciemna izdebka wydawała się grobem, w którym on leży jak pogrzebany w letargu zapomniany przez wszystkich podniósł się z trudnością na łóżku, uchylił firanki i wyjrzał Potrzebował przekonać się, że nie jest żywcem pogrzebany. Widok, jaki zobaczył, niewiele go rozweselił. Rzeczka w ocembrowaniu czarnych, przegniłych desek płynęła tuż pod oknem. Brudna rudawa, a za nią ciągnął się z drugiej strony wysoki mur klasztorny, który nadawał miejscu pozór więzienia i rzucał cień ponury. Chory co prędzej opuścił firankę i odwrócił się. Ten ruch sprawił mu ból w twarzy. Chciał się dotknąć miejsca, które go zabolało i trafił ręką na które mi twarz jego była spowita aż po oczy, jak mumia. Ból wywołał chwilowe osłabienie. Bezsilny upadł znów na poduszki i leżał tak dość długo, wodząc oczyma po zielonym pułapie, z którego cienki tynk odlatywał na kołdrę od czyjegoś stąpania na strychu. Na obrazy świętych wiszące rzędy obok siebie na przeciwległej ścianie oraz na szafę stojącą krzywo w kącie. Wydziwić się nie mógł, jak ludzie mogą mieszkać w takich lepiankach i nie zbrzydzić sobie życia, bo przecież okropnym być musi tak żyć, tak mieszkać. Rozmyślanią jego obturował jedno chód zegaru za ścianą i bełkotanie rzeczki odrewniane cymbrowanie. Naraz tę ciszę przerwały jakieś dziecinne, wesołe głosy i śmiech srebrzysty, który się odezwał w drugiej izbie. Z przyjemnością przysłuchiwał się tym objawom życia, a zarazem dziwił się, jak można w tak nędznym mieszkaniu śmiać się i weselić. Śmiechy te wnet ktoś uciszył surowym napomnieniem, a po chwili uchyliły się drzwi i weszła przez nie kobieta niemłoda w czepcu, ze wzrokiem utkwionym w niego. Gdy zobaczyła, że on się jej badawczo przyglądał, rozjaśniła się i rzekła. No chwała Bogu, to już dobrze, skoro pan tak. Oj, mieliśmy tu niemało strachu o jaśnie pana. Mój chciał już doktora sprowadzać, bośmy się bali brać odpowiedzialność. To opowiadanie starej niewiele go jeszcze objaśniało, bo nie mógł się domyślić, gdzie się znajduje. Dopiero gdy mu powiedziała, że jest żoną Tomasza, przypomniał mu się cały ciąg wypadków. A więc Tomasz go tu przywiózł, ukrył i wyleczył. Była to przysługa, za którą wcale mu nie był wdzięczny. Wolałby żeby go był zostawił tam w lesie. Więc kiedy wieczorem Tomasz powrócił do domu i dowiedziawszy się, że jego pan już przyszedł do przytomności, wpadł ucieszony, aby mu ucałować ręce. Hulatyński dość chłodno przyjął te oznaki czułości i zbył go kilku słowami pod pozorem, że jest jeszcze osłabiony i mówić nie może. Miał urazę do tego człowieka, że go ocalił. To ocalenie było stokroć gorsze od śmierci. Cierpiał cały z przerażenia na myśl, co będzie dalej. Mógł wprawdzie, rzuciwszy pychę z serca, udać się o pomoc do tych, których sam nieraz wspomagał, żądać od tych, których żywił, aby jego teraz żywili, ale zadumnym był na to. Lubił wyświadczać łaski drugim, ale nie zdecydowałby się nigdy żyć na ich łasce. Zarabiać nie umiał, a choćby umiał, nie chciałby, bo uważał to za ubliżenie swemu stanowisku. Tak nisko nie chciał upaść. Pozostawało więc chyba szukać śmierci po raz drugi. Szło tylko o to, aby wybrać taką, która by go nie zawiodła. Długo w nocy rozmyślał nad tem, szukając najwygodniejszego i najpewniejszego sposobu pozbawienia się życia. O pistolecie już ani myślał, bo miał jeszcze żywo w pamięci ową straszną chwilę, gdy wewnątrz jamy ustnej usłyszał ten przerażający huk który go ogłuszył i odbił się echem równocześnie w czaszce jego i w sercu. Za nic w świecie nie odważyłby się więc doświadczać tego po raz drugi. Zresztą pistolet okazał się zawodnym. Przypomniał sobie różne wypadki samobójstw, o których czytał w romansach francuskich, jak zaczadzenie, trucizna, śmierć w nurtach wody, ale żaden nie odpowiadał jego chęciom. Topić się nie mógł, bo umiał pływać. Chyba by uwiązać kamień u szyi. Ale jakiegoż to kamienia potrzeba, aby nie wypłynął. Zresztą widział, że małe szczeniaki topi się w ten sposób, a to zestawienie psa i jego obrzydzało mu ten rodzaj śmierci. Zaczadzenie wydało mu się nie dość męskiem. Wszystkie szwaczki w romansach francuskich pozbawiają się w ten sposób życia. Trucizna byłaby najwygodniejszą, tylko idzie o trudność dostania, a więcej jeszcze o dokładnie takiej, która zabija na pewno. Stawał się smakoszem w wyborze śmierci. Przebierał, grymasił, jakby to szło o jakąś smaczną potrawę. Formalnie bawił się myślą o śmierci. Była to zresztą jedyna zabawa, jakiej mógł teraz sobie pozwolić. Wśród tych rozmyślań usnął bardzo późno w nocy bo prawie nad ranem i miał sen dziwny śniło mu się że widział balon płynący ponad ogrodami ponad jakąś wieżą na której on stał i widział wiszący z tego balonu długi sznur który muskał wierzchołki drzew przesuwał się jak wąż po trawie i zbliżał się do niego Wtedy uchwycił koniec owego sznura i w chwili, gdy szedł z balonem w górę, zakręcił go sobie koło szyi i uczuł się nagle porwanym w powietrze, uniesionym w górę i równocześnie duszonym. Ale duszenie to było tak przyjemne, jakby go ktoś łaskotał. I tak unosił się coraz wyżej i wyżej, między gwiazdy, słońca, mleczne obłoki, po których goniły się aniołki, śmiejąc się i hałasując. Ten śmiech go obudził i zdziwił się, że po przebudzeniu nie ustawał. Słyszał go wyraźnie w przyległej izbie. Był to ten sam śmiech dziecięcy, który słyszał już wczoraj. Z przyjemnością przysłuchiwał się wesołemu szczebiotaniu dzieci i głośnym, serdecznym uśmiechom, które dobywały się z ich gardziołek, jak tryle słowicze. Przy tym akompaniamencie było mu weselej i widniej. Czy to wasze dzieci? Spytał Tomaszowej, gdy po chwili zjawiła się przy jego łóżku z kawą. Pewnie panu spać nie dały? Przeklęte bębny. A zaklinała mi je, żeby się cicho sprawiały. Ale gdzie to poradzić z tymi zbytnikami? Dziś niedziela, do szkoły nie idą. To im się roboty przebiera. A dużo macie dzieci? No, nie moje, proszę jasnego pana. — rzekła z westchnieniem. — Nam pan Bóg nie dał dzieci. To sieroty po bracie. Wzięliśmy je za swoje, bo nam teraz dzięki Bogu i łasce pańskiej nieźle się powodzi. Jest taki miesiąc, co i stówkę się zarobi na czysto. — Sto reńskich? — spytał zdziwiony. — I to wam wystarcza, żeby się pożywić i dzieci posyłać do szkoły? — Ale gdzieżby tam człowiek wydawał tyle na dom? — rzekła zgorszona podobnym przypuszczeniem. Jeśli się wyda z tego połowę to już bardzo wiele, a resztę mąż zanosi do kasy oszczędności na książeczkę. Żeby było na przypadek czego, broń Boże, choroby lub innego jakiego nieszczęścia ja także tam mam mówiła mu przyciszonym głosem, z obawy, żeby kto nie podsłuchał, złożonych kilkaset reńskich sprania na posag dla maryni. Jeden urzędnik mi obrachował, że z tego co tam już jest, choćbym już nic nie dokładała, będzie miała po 20 latach 2000 ładny grosz. Z takim posagiem będzie się mogła lepiej wydać za mąż. Chłopiec tego nie potrzebuje, bo sobie zapracować potrafi. On już teraz potrafi zarobić lekcjami. A jakże? Ma takich dwóch pędraków, niewiele mniejszych od siebie, co ich uczy czytać i pisać i dostaje za to za miesiąc dwa reńskie i szklankę kawy z bułką raz na tydzień. Bo chłopak głowę ma dobrą i objęcie bystre, mam już ja z niego wyręczenie, bo mi rachunki pisze za pranie. Hulatyński słuchał to opowiadanie gadatliwej baby, jak się słucha cudownych powieści. Coś w rodzaju podróży Gullivera po krainie Lilliputów. Gdy nazywała dwa tysiące reńskich majątkiem, co po dwudziestu latach miał służyć za posach dziewczynie, przypomniało mu się, że on przed kilku dniami posiadał daleko większą sumę i uważał ją jako ostatnią zapowiedź zbliżającej się nędzy. Z dalszego opowiadania i poufnych zwierzeń Tomaszowej dowiedział się, że na zebranie owych kilkuset reńskich, z których kiedyś miały urość dwa tysiące, pracowała lat blisko trzydzieści, zbierając po kilkadziesiąt krajcarów tygodniowo. On, który tylko umiał trwonić wielkie sumy ze zdumieniem i pewnym uszanowaniem, począł oceniać tę drobną, mozolną, mrówczą pracowitość. To wytrwałe, powolne gromadzenie centów, aby z nich tysiące urosły. Było to dla niego takim samym zjawiskiem, jakowe pokłady kredowe, które się trworzą z milionów i bilionów drobniutkich żyjątek. Ileż to ciężkich dni pracy, okaleczeń rąk, niespanych nocy, odmawianie sobie różnych potrzeb i przyjemności było potrzeba aby z lichego zarobku zebrać taką olbrzymią sumę. Bo olbrzymią wydawała mu się ona, gdy się jej przypatrywał przez powiększające szkła własnego zdumienia. Znał dotąd tysiączki papierowe, których kilkadziesiąt, a nawet kilkaset mieściło się wygodnie w głębi jego niezbyt wielkiego pugilaresu. Ale tysiąc złożony z samych krajców Tomaszowej wydawał się mu niebotyczną cyfrą na której widok dostawał zawrotu głowy, przed którą się pochylał z bałwochwalczą czcią. Również trudem do uwierzenia mu się wydało, że można wyżywić cztery osoby przez miesiąc za kilkadziesiąt reńskich. On dziennie potrzebował więcej, choć był niby sam jeden. Stówka dla niego była bagatelnym wydatkiem. A piątki i dziesiątki nie miały prawie żadnego znaczenia, rzucał je bez rachuby jako datki na piwo. Gdy tu kilka takich dziesiątek stanowiło podstawę bytu całej rodziny. I nie dość, że ci ludzie z tak skromnych funduszów siebie utrzymać mogli, ale jeszcze starczyło im na świadczenie dobrodziejstw, na wychowywanie sierot i posyłanie ich do szkoły, gdy on przy swoich olbrzymich dochodach nic dobrego nie zrobił w życiu. Dawał wprawdzie składki na jakieś cele dobroczynne, gdy się to do niego udawano. Sypał nieraz setki na tacę podczas kwesty wielkanocnej, szczególnie tam, gdzie widział ładne buziaki przy stoliku. Ale robił to nie z poczucia obowiązku, jedno z fantazji, a najczęściej dla popisu. Nie obchodziło go wcale, kto i jak korzystać będzie z tych pieniędzy i nie miał prawa do niczyjej wdzięczności. Zresztą dobroczynność ta bardzo skromną rubrykę zajmowała w jego wydatkach. Stokroć więcej kosztowała go taka rzesza przyjaciół, którą karmił przy smakami wybrednymi. Poił szampanem i czynił to nie przez uczucie jakiejś życzliwości dla tych ludzi, bo przeważnie byli to ludzie tacy, których poznawszy lepiej nie mógł szanować ani kochać. Jedno dla siebie, dla własnej przyjemności. I dla dogodzenia tym swoim zachciankom zmarnował cały majątek. I nawet nie przyszło mu nigdy na myśl, że to, co robi, jest złem, jest po prostu zbrodnią społeczną. Owszem, miał się za uczciwego człowieka, bo nikogo nie okradł i nie pokrzywdził. Dopiero teraz, gdy los wyrzucił go za koło zaczarowane zbytku i wygodnego używania. Gdy się ujrzał pomiędzy ludźmi pracującymi ciężko na chleb powszedni, przyszedł do przekonania, że był pasożytem, bo żywił się bez pracy, używał życia i pieniędzy dla własnej tylko przyjemności, nie myśląc o drugich. Co go jednak najwięcej dziwiło u tych ludzi, pośród których znalazł się teraz tak niespodziewanie, to ich dobry humor i wesołość. Gdy wieczorem po całodziennej ciężkiej pracy cała rodzina zasiadała do wieczerzy, nie było wcale widać na ich twarzach znękania, zmęczenia, smutku. Owszem panowała w tem kółku serdeczna wesołość, ożywiona rozmowa, śmiechy, a nieraz i piosenka słyszeć się dała. Cóż to na przykład za uciecha była, gdy Tomaszowa z okoliczności jego wyzdrowienia ugotowała herbaty z rumem i napiekła grzaneczek. Herbata była mętna, miała smak ziółek i chulatyński musiał się zmuszać, aby parę łyków przełknąć, a grzanek wcale nie tknął. Tymczasem reszta delektowała się tem, jakby największymi specyjałami, a w całym domu była z powodu tej fety taka uciecha, że zdawało się ściany, sprzęty, szklanki ożywiły się tą ogólną wesołością i uśmiechały się razem z ludźmi. Rozochocony Tomasz, rozmarzony Arakiem. Zaczął przyśpiewywać i wziąwszy małą Marynię za rękę, nóż obracać się nią w koło. Chciał poczciwiec tem rozweselić swego pana, który siedział jakiś smutny i zamyślony. Był zamyślony rzeczywiście. Myślał nad rozwiązaniem zagadki. Co tym ludziom daje taki humor, takie zadowolenie? Nie umiał sobie na to odpowiedzieć. Nigdy nie pracował. Więc nie wiedział, że w pracy, w wypełnianiu obowiązków tkwił ów talizman szczęścia, zadowolenia i wesołości. Przypatrywał się temu ze wzrastającym podziwem i przypominał sobie, ile to on nieraz pieniędzy wydawał, aby się zabawić, ile nałamał sobie głowy nad wymyślaniem nowych rozrywek i mimo to często nudził się śmiertelnie. A ci ludzie przy skromnej wieczerzy. Na którą wydali zaledwie kilkadziesiąt centów, mieli tyle uciechy i zabawy, że mogliby niejednemu śledzennikowi odsprzedać połowę tego i jeszcze by im dosyć starczało na własną potrzebę. A ten Kazik mały, chłopczyna zaledwie odrósł trochę od ziemi, a już zarabiał na siebie. On także zdziwił niemało latyńskiego. Taki malec już rwał się do pracy. A on trzydzieści kilka lat przeżył i nie pomyślał nigdy o tem. I choćby nawet chciał się wziąć do jakiejś pracy, to by nie wiedział co począć. Do ciężkiej fizycznej pracy był niezdolny, bo miał za mało sił na to, a co do umysłowej, brakowało mu systematycznej nauki. Raz Kazik, wyrabiając zadanie geometryczne, przyszedł go zapytać o sposób wykreślenia elipsy. Latyński nie mógł go objaśnić, bo sam nie miał o tem pojęcia, co kazika ogromnie zdziwiło, że taki duży pan nie wie tego, o czym uczniowie drugiej klasy już wiedzieć muszą. Znał on wprawdzie języki, trzymano mu dlatego bony. Umiał trochę brząkać na fortepianie, ponabywał od korepetytorów, guwernerów, od gości bywających w domu ojca, a wreszcie od znajomych dużo wiadomości z najrozmaitszych gałęzi wiedzy. Ale wszystko to było u niego pomieszane jak groch z kapustą. Miał głowę jak magazyn, zarzuconą najrozmaitszymi przedmiotami której jednak z trudnością znaleźć można było to, czego było potrzeba. Dosyć wiedział, aby o wszystkim mówić w salonie, ale za mało, aby z tej wiedzy wyciągnąć jakąś korzyść dla siebie lub dla drugich. Pewnego dnia, gdy z przymkniętymi oczyma leżał na łóżku, słyszał jak mały Kazik, sądząc, że śpi, zapytał wuja: Wójciu, czemże jest ten pan? a tomasz dał mu odpowiedź przyciszonym głosem: Niczem, jest sobie panem. Te ciche słówko niczem padło jak ołów na jego serce i gniotło je boleśnie swoją prawdą, bo w istocie był niczem. Dopóki miał pieniądze, był panem. Straciwszy je, nie miał nic i był niczem. Nie umiał nic i nie mógł się nikomu na nic przydać. Nawet jeszcze zawadzał tym biednym ludziom, bo potrzebował ich opieki, pomocy, za którą nie mógł im nawet tak wynagrodzić, jak to było u niego z zwyczajem. Gdyby miał teraz w ręku choć połowę majątku, który przepuścił, to może z tym poglądem, jaki sobie wyrobił w biednej izdepce dróżkarza, zacząłby inne życie. Lepsze, pożyteczniejsze. Zajmowałby się ubogimi, wynajdował potrzebujących. Dostarczał im środków do pracy. Ale bez pieniędzy byłyby to tylko próżne marzenia. Miał zaledwie tyle... Aby wynagrodzić jako tako to maszostwo za tych kilka tygodni, przez którego żywili i opatrywali. Mogło jeszcze przy skromnym życiu wystarczyć mu tych pieniędzy na miesiąc, dwa, ale co potem? Nadziei dostania pieniędzy nie miał żadnej. Zapracować nie umiał. Nie pozostawało mu tedy nic innego, tylko umrzeć.